dni temu obchodziliśmy walentynki, już niedługo można powiedzieć, Dzień Kobiet. Tak. Co daje szczęście kobietom? Co tobie daje szczęście? Moim zdaniem? To, że musimy być sobą. Że nie musimy niczego udawać, to chyba najwięcej daje szczęścia. Że ja na przykład, dla mnie moja pasja, tak? Że mogę cały czas ćwiczyć, cały czas trenować, spotykać się z ludźmi. Dla mnie to daje szczęście i nie mówię tutaj o takich podstawowych sprawach, jaką jest rodzina, tylko mówię teraz o spełnieniu dodatkowo, co może kobieta, co kobiecie daje szczęście, tak? To bycie sobą. Ja jestem mamą najpierw, żoną, córką gdzieś jeszcze tam na pewno i wtedy jestem ja jako instruktor, jako osoba ćwicząca, jako żyjąca, ale też nie mogę powiedzieć, że jestem mamą osobno. To nie istnieje osobno mama, tak? To jest mama instruktor. Jestem cały czas aktywna i moje dzieci są za mną aktywne. Zresztą mi się wydaje, że no, to jest chyba największe szczęście, że mogę robić to, co kocham, mogę być taką, jaką chcę i że mam wsparcie bliskich. I czuję, że moje dzieci są szczęśliwe wtedy, jak mama jest szczęśliwa, i mój mąż jest szczęśliwy, jak mama jest szczęśliwa. I też im pozwalam być sobą, a nie chodzić jakoś tak, nie wiem, tak mi się wydaje. Zgodzisz się ze mną, że to jest ten standard taki jest, że jeżeli spokój w rodzinie, spokój w życiu prywatnym daje komfort później pracy chyba, tak? Tak, tak. No ja w ogóle uważam, że żeby patrząc od strony rodziny, żeby dzieci były szczęśliwe, to rodzice muszą być szczęśliwi. Jeżeli oni czują, że u nas jest wszystko ok, no to nie musimy jakoś naginać niczego, tak? Że tu udawać, że to ma być super fajnie, super wszystko, a gdzieś tam tak naprawdę to jest wszystko tylko udawane. My jesteśmy sami, jacy jesteśmy szczęśliwi, naturalnie, przy dzieciach, nie musimy niczego udawać, że przy dzieciach jest fajnie, super, a gdzieś wchodzimy za róg i Boże, to życie jest okropne. Nie, jesteśmy oboje szczęśliwi, to też pozwala wtedy, na, żeby cała nasza jednostka była zadowolona. A z jakimi problemami kobieta współczesna się boryka? Współczesna? Z własnego doświadczenia, z doświadczenia powiedzmy innych kobiet, z którymi też masz do czynienia. Tak. Ogólnie mi się wydaje, że ja też nie jestem taką stereotypową kobietą, tak? Ja trochę inaczej patrzę na życie, ale wydaje mi się, że też jeszcze nie przeszło do końca, chociaż już jest lepiej, to, że kobieta powinna siedzieć tylko w domu. Tak mi się wydaje, że jeszcze cały czas gdzieś to tam, że powinna siedzieć w domu, tylko gotować, tylko zajmować się dziećmi, bo już ma rodzinę, tak? Teraz już jest dobrze, bo i tak wszystkie kobiety tam, większość, tak, się kształci i rozwija i znajduje czas na jakieś takie swoje małe pasje, małe uciechy, ale dalej kobiety dają się często zamykać w domu. Dla mnie to jest za częste. Ja uważam, że kobieta, żeby mogła funkcjonować w rodzinie, musi mieć czas dla siebie. A czy kobiety mają problem z własnym bezpieczeństwem? Nie pytam bez kozery, bo wiem, że tak, że prowadzisz zajęcia z samoobrony. Tak. Czyli co, mają takie jest poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone? Mi się wydaje, że rośnie to, ale często też nie mają świadomości tego, co się może zdarzyć. Bo jak nagle, tam niedawno był przykład, że chłopak nożem w trzewie dziewczyny cipnął, to nagle jest takie, Boże, to tak blisko. Ja do trzeba nie pojadę, no bo przecież w Starogardzie to się nie stanie, ale do trzeba już nie pojadę. Nie mają tego świadomości, a jak już przyjdzie świadomość i daje, chociaż kupią tarczę, bo uderzy w tarczę, to ona się boi uderzyć, bo jest bo za mocno. Nie mają pewności siebie, nie są pewne siebie, jeszcze nie znają jakby swojej wartości i tego, że potrafią coś zrobić. Chyba nie wierzą w to, albo z drugiej strony się boją, wstydzą, nie wiem. A jest, rozumiem, że jest takie zapotrzebowanie. Kobiety chcą się, powiedzmy, uczyć. Chcą, ale dalej się wstydzą, boją się. A czego mogą się nauczyć tak konkretnie? Konkretnie? Pewności siebie, jak uderzyć, co robić, czego nie robić. Tak najprościej mówiąc, tak? No bo, nie wiem, kobiety czasem mają takie wrażenie, że jak włożą sobie gaz w torebkę, to już są szczęśliwe, tak? Tylko, że jak ktoś ich napadnie, to nie będzie czekał, aż one poszukają w czeluściach, otchłaniach, torebki,
małego pojemniczka z gazem. Pan poczeka? Zdążą. Muszę poszedł. No nie zdążą. No. A noszą jak już to w torebkach, tak? Najczęściej. Próbują, no nie wiem, uwolnić się w sposób, że ktoś się złapie za bluzkę, to odciągają tą rękę, tak? No przecież mężczyzna jest z reguły 2-3 razy silniejszy od takiej przeciętnej kobiety. No nie odciągną ręki, jakby chciały. No musimy wiedzieć, gdzie uderzyć, tak? Bo to gdzie też uderzyć mężczyznę? Między oczy. Nie tam, standardowe miejsca. Nie, ja no, zawsze mówię, że najlepiej faceta jest odepchnąć. Tak w ten sposób, że za nos, albo właśnie palce w oczy, może wtedy się dekoncentruje. Ale zawsze mówię, że zrobił chociaż coś. Najważniejsze, żeby zrobił coś, bo wtedy jest taki efekt szoku. Boże, ona coś robi, tak? Czyli zaskoczenie. Tak. To zaskoczenie to, że ona nie stoi i nie robi tak... Albo w ogóle tylko krzyczy, pomocy, nie? To jest najczęstsze, a chodzi o to, żeby ruszyć się, żeby coś zrobić, żeby chociaż próbować, bo to może odstraszyć, tak? Można się uwolnić, można odstraszyć tam jakimś machaniem, a można spowodować to, że się przeciągnie moment, gdy na przykład ktoś nas chce porwać, to chociaż nie uciekniemy, nie obezwładnimy go, ale przeciągniemy ten moment, kiedy nas porwie, a może w tym momencie ktoś to zauważy, bo będziemy się dłużej szarpać ze sobą, tak? Chociaż takie, to czasem są sekundy, że ktoś teraz nie szedł, ale za 10 sekund przejdzie i zobaczy, że się szarpiemy i nam pomoże, nie? W ten sposób patrzę na to. Twoje kursy samoobrony mają związek z twoją przeszłością sportową. Tak. Trenowałaś karate i to z sukcesami. Tak, no karate 16 rok leci, trenuję cały czas. Teraz dzieci, kiedyś byłam zawodniczką cały czas czynną. Znaczy byłam czynną, teraz już nie. Zastanawiam się, czy ćwiczyć. Pewnie będziesz pytał mnie, co tam osiągnęłam. Pewnie tak. Dlatego już pytam. Wiem, że to były medale Mistrzostw Polski. Tak. Może przypomnij, albo powiedz osobom, które tego nie wiedzą. Dobrze. Medal trochę tam wisi u moich rodziców jeszcze na ścianie, ale ja miałam sobie przypomnieć, za co one wszystkie są. Z Mistrzostw Polski na pewno 2008 Mistrzostwo Polskie w Kumite w walkach, ale w kategorii międzyrzawców 19-21. Na drugi rok wicemistrzostwo tej samej kategorii i na następny rok już byłam z początek ciąży, byłam przygotowana do zawodów, żeby jechać, no i się okazało, że właśnie jestem w ciąży i mówię, dobra, no to nie, odpuszczę. Mówię, może jakby było to drugie dziecko, żebym wiedziała, co się dzieje, to bym pojechała, nie? Chociaż na tę konkurencję techniczną, ale że pierwsze to odpuściłam zawody tam. Pojechałam później po roku, tak, dla przypomnienia, też tylko w konferencji technicznej, po roku po porodzie, żeby sobie przypomnieć, jak to było, jak te starty się, jak się czuwały, było fajnie. Było fajnie i może kiedyś jeszcze. A wcześniej, no, za dzieciaka, młodzieżowiec, wcześniej kadet, junior, to jakiś brąz, jakieś srebro, na pewno, coś tam było, nie pamiętam już teraz. To liczy się tego raczej już teraz, no nie, to nie będzie trudno. Nie, ciężko. No, mistrzostwa brakuje okręgowe. Tej adrenaliny, co? Jeżeli mówimy turniejowej rywalizacji. Nawet są zupełnie inne emocje. Często miałam tak nawet, że nie pamiętałam startów. Ale to później ucząc się, dowiedziałam się, że się nie pamięta często, jak się daje 100% z siebie. Emocje też jest właśnie to, jeżeli się przygotujesz, tak? I wchodzi pełen automatyzm ruchu, tak? Tylko taki instynkt wchodzi, automatyzm. Jesteś gotowy, wchodzisz na matę i wszystko inne gdzieś tam, widownia, sędziowie, jest tylko tam jedna osoba, z którą się walczy. I tam czasem i kombinacji, i technik pojedynczych też się nie pamięta. Po czasie może się coś przypomina. Ja w części startów po prostu nie pamiętam sobie. Później, ale dobrze było, tak? To fajnie. Po punktach widziałam, że musiało być okej. Okay. I tyle, ale brakuje. Czasem inne emocje zostały. Szukając przed rozmową informacji o tobie, o twoich dokonaniach, sukcesach, dopatrzyłem się, że było kilka tych medali właśnie. Często byłaś zawsze, jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, zawsze byłaś w tej czołówce krajowej. Dopatrzyłem się, że rywalizowałaś często z niejaką Anną Stachulską. Tak.
obecnie Lewandowską, tak, żoną Roberta Lewandowskiego. Jakie były wasze kontakty? No, no poprawne zawsze, dobre. Ania też takie lekkie ADHD jak ja. Znajoma już dużo, dużo wcześniej, tak? Ja my się zauważymy, no bo z konkurencji tam juniorskich już dużo, dużo wcześniej przecież. Jeszcze była farbowaną wtedy blondynką z krótkimi włosami takimi, to pamiętam. I sobie myślałam, Boże, ale ona jest dzika. A mistrz, to przecież też jesteś taka dzika, nie? No co ty patrzysz? Zanim poprawne kontakty, znajoma, to teraz tam jak coś mam problem, to zawsze służy radą. Jest jako życzliwą osobą, że jak się coś zapytam, nie zawsze ma czas, czasem tego dostaję wiadomość, jestem na konferencji, nie mogę. Nie mogę teraz, ale odpiszę. No i tam czasem się trzeba przypomnieć, bo zabiegana dziewczyna, ale służy radą. Służy, jest naprawdę życzliwą osobą, jeżeli o to chodzi. O co się pyta? Zapomina. O co? Ja o co pytam? Czasem o jakieś tam dietetyczne sprawy, no bo wiadomo, że z tego tam jest dietetyczką, więc potrafi doradzić. Pamiętam, jak urodziłam Gosię, to się pytałam o bieliznę sportową najlepszą, żeby mocno trzymającą była, nie? Bo też to jest bardzo ważne dla kobiet, o czym zapominają. Drogie panie, proszę używać bielizny sportowej podczas treningów, bo ja dostaję bieli gorączki, jak widzę kobiety w wysokich stanikach. Nie lubię tylko. Ania, nie dbajmy się. Wszystko dalej, powiedzmy, zajmuje się, trenuje karate. Ty na chwilę przynajmniej to karate odrzuciłaś, decydując się na rodzinę, na macierzyństwo. Mhm. Nie żałujesz? Że nie startuję? Porównując... To nie. Porównując dzieci do karate, no to nie. Ale z drugiej strony zawsze myślę, kurczę, no. Czy dam radę jeszcze wystartować? Nie wiem. Bym chciała. Ile czasu by trzeba było przygotować się do tego, żeby coś osiągnąć już w tej rywalizacji seniorskiej, bo to nie jest tak łatwo wrócić do dyspozycji? Nie jest, tym bardziej, że sam stres przed zawodami będzie dużym obciążeniem, a ludzie, którzy kółko startują, wiem, jak to mi pomagało, tak, że były ciągłe starty, to ten stres był mniejszy, zawsze był, adrenalina rosła, ale to była to pozytywna, tak? Jak się długo nie startuje, to wtedy przychodzi strach bardziej niż tam do przodu pchanie. I ile czasu potrzeba? No na pewno zawsze to było kilka miesięcy, około pół roku dla mnie. Przygotowanie od wakacji, zaczynam od września powolutku wchodzić. Jeżeli chodzi o typowo podzawody, tak? Czyli jakąś tam konkurencję techniczną do przygotowania. Bo w karate nie ma, że tak powiem, okresu roztrenowania, tak jak olimpijczycy, sporty wyczynowe, że tam trenują, wtedy stop, jedźcie sobie na wakacje, coś poróbcie i wtedy znowu tam u nas, to jest sztuka, cały czas ćwiczymy, a pod kątem zawodu wtedy określone, przypuśćmy, kata doszlifujemy. No i ja tak mówię, to jest typowo pod kątem zawodów, zaczynałam we wrześniu, żeby na maj się przygotować, ale to było takie zawsze powoli i tam od nowego roku już tak szliśmy typowo ukierunkowanym tym. Jeszcze decyzji tej nie podjęłaś, że być może będziesz startowała, ale przypuszczam, że byś musiała przygotować na to mecz. Żebym startowała. Jeżeli byś się zdecydowała, czy mąż jest otwartą osobą, że mówi tak. Rób Sandra Carstens. No tak naprawdę bez niego by nie miała tego, co mam. Tej sekcji, tam jednych, drugich dzieci, które prowadzę, tego, że mogę chodzić sobie na treningi z kobietami, bo czy właśnie wróciłam z obozu z dziećmi, tak? No bym nie mogła, bo no wiadomo, jedna babcia, druga babcia jest, ale to, że on się tymi dziećmi zajmie, że nie patrzy na mnie z podbiega, gdy po południu wychodzę, a on sam zostaje z dziećmi, a ja 4 razy w tygodniu torbę na plecy i na salę. To, że tam może jedyne, co mu mogło przeszkadzać, jakbym powróciła, to trochę... Pobijana. Na razie chyba nie masz konkurencji, żeby tutaj... Jest tak źle. Ale czy mu przeszkadza? Czy bym musiała go jakoś super nastawiać? No on sobie jedzie na ten... Na zawody na ostatni weekend kwietnia zazwyczaj. W środkówkę amatorską. To z terminami by nam się nie pokryło. Bo na koniec maja są zawody. Jedyne co to, no by powiedział, Boże, znowu cię nie ma na weekend. Bo studiuję jeszcze do tego zaocznie. Czy jesteś gościem w domu, można powiedzieć.
Tak, ale jak już jestem w domu, to staram dać siebie, tak jak przy wszystkim, 100%, nie? Wtedy zwykłe dzieci wkładam na głowę, jedno tu skakuje, drugie tu i wariujemy. Muzyka leci i wariujemy. Co dało tobie? Czas dla dzieci. Co dało tobie karate? Na pewno pewność siebie, na pewno dyscyplinę, na pewno ukształtowało też mnie, jaką teraz jestem. Taką radość życia, taką... Bo ci ludzie, się zawsze śmiejemy, że karate konserwuje i czasem my jesteśmy takimi wiecznymi dziećmi. Znaczy wychodzą z nas te dzieci na tej sali, tak? Bo karate jest zabawą. Dla mnie, tak? Mówię, że nudne, bo żmudne, bo cały czas to samo się robi. Ale ja wychodzę z sali, ja zawsze jestem szczęśliwa. Nawet jak teraz prowadzę zajęcia dla dzieci, tak mówię, Boże kochane, jak one krzyczą, ale wychodzę i tak jestem szczęśliwa. No, co mi dało? Potrafię się na pewno lepiej koncentrować i eliminować stres zbędny, tak? Nauczyłam się nie przejmować zbędnymi rzeczami, które nie mają znaczenia tak naprawdę. Dużo dało, dużo wkładu na pewno w to, jaka jestem, bo że mój instruktor drugim dzieckiem zawsze jego byłam, tak? No tu starszym, bo mam młodszego syna, on zawsze dla niego byłam córką, no teraz zresztą wiem, że jest osoba, na której zawsze mogę polegać i zawsze mogłam polegać i tak naprawdę nie wiem, czy ktoś zna mnie lepiej, czasami się zastanawiam, czy sama się znam tak jak on mnie, no ale dużo ze mną przeżył. Jak mojego męża poznałam, to też pierwszy się o tym dowiedział. No, no ten kontakt chyba instruktora ze mną zawsze był taki bardzo ważny. Taki drugi tata, nie? No.